Wulczańska. Nie, na pewno nie. No to gdzie? Nie, nie. Ja, wiem, Więckowskiego. Nie, nie, nie Więckowskiego. To nie to, nie tak. Kurde. A jak to tu wyglądało? Było? No, no mówię, takie duże podwórko, stara kamienica, tylko pada takie okna. Na Tuwima. Nie, 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 nie. Aj, ale nie, blisko, to bliżej, to jest ale bardziej to było centrum. Też na tę drugą coś, stronę? Tak, tak. Na tę. No, tam Piotr... Tymienickiego! Tak, to jest Tymienickiego. Tak, tak, tak. Dobra, Jezus. Okej, ale jak dojedziemy? No, tramwajem. Skąd? Z Pietryny? Jedenastka. Jedynka, dobra, tam wszystko jedzie. Dobra, nie, to słuchajcie, każda przyjeżdża w swoim dobra. Zakresie, widzimy dobra, się dobra, na rogu Piotrkowskiej i Tymińskiego, tak? Tak, Tymińskiego, Piotrkowska. Dobra, dobra. Dobra, ale jaram się, do zobaczenia. Przeźroczysty. To dlaczego Rudy? No, od nazwiska chyba. Rudziński? Rydzewski? Rydzyk, kurwa. Pierdolę. Pierdolę. Ale on się tak serio nazywa? Pies się, kurwa, tak nazywa. Jego pies? On chodzi na spacery z psem, takim rudym spanielem. I psa tak nazwał, ja. To może Żyd. Ten pies? Jak ktoś psa nazywa? Pies jest naturalnie rudy, więc jak go miał nazwać? Nie wiem, Olbryski? A może od razu Kmidzic? To pies jego matki, ona nienawidzi ojca dyrektora. To Rydzyk jest jego ojcem. To by było coś. Ale nic z tego, on jest dyrektorem gdzieś w gimnazjum na Radkini. O Jezu, mamy przejebane. Nie jego wina. Ale matka nasza. Blondyna! No to mu sobo zawidzę we. I on jest rudy. Ale który by się zgubiał? No ojciec rudego. A wiesz, że tak? Nawet nie zwróciłam uwagi! To może Żyd, co? Nie no co, ty masz z nim, przecież nie wygląda. Co to ma za znaczenie? Może nie ma, ale może mieć. Co ty pierdolisz, serio? Coś ty. Tak tylko. Potencjalnie! Nawet jak bez Stanika chodzi, to na mnie nie spojrzy. Oj tam. Każdy spojrzy, tylko nie każdy daje po sobie poznać.
Postaraj się, jest o co walczyć. Co wy do chuja w nim widzicie? Nasze ulice, wasze kamienice! Dobra, potencjalnie, potencjalnie! Dajcie spokój, co to ma za znaczenie? Nie o to chodzi, ale jak do czegoś dojdzie. Co ty? Mówiłaś, że tylko pies jest Żydem. Żartowałam. Przecież u nas wszyscy Żydzi. Czerwona armia! Bo, 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 bo! Czerwona armia! Bo, 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 bo! Nie tak szybko, bo się zeżygam. Mówiłem ci, że sam mogę przyjść. Ale ja nie mogę. Co, terenówki ci trzeba na te chodniki? Szkoła przetrwania, młody. Przyda ci się w przyszłym życiu. Dobra, mam jedno życie. Ale za to wieczne. Weź przestań z tymi kazaniami, ja szkołę dostaję codziennie. Nie musisz mi przypominać. A pamiętaj, że jak nie zdasz, to koniec z gwiazdami. Pamiętam, pamiętam. Sklerozy nie mam. Wygląda, jakby nikt tu nie mieszkał. No, jakieś choszcze. Mówiłem ci, że to jest chujowy pomysł. A co, całe życie będziemy na bałutach jak w getcie jakimś? Trzeba nowe ulice zdobywać. Ty kurwa, patrz. Ja jebie. Pierdolony kurwa. A nie chciało ci się dupy ruszyć. Mówiłem, że jak nie wjedziemy, to wszystko na czerwono pomalę. Dobra, puszkę dawaj. Zaraz. No jak tam wejdziesz? A skąd mam wiedzieć? Ale nie daruję tego. No, skup się młody, może ci skrzydła wyrosną. O. Proszę, czary mary. Cuda się zdarzają. Bo Pan Bóg jest po naszej stronie. Albo go wcale nie ma. Co ty pierdolisz? Trzymaj. Uważaj. Coś za ładna ta drabina. Może specjalnie podstawiona? Pewnie, że specjalnie podstawiona. Dzwoń po chłopaków. Po co? Jak po co? Przecież to jest nasza dzielnica. No ale ich ulica. Była. Zobaczymy. Co ty tam mówisz? Nasze ulice, nasze kamienice, nasze piwnice. Zawsze tak było, będzie i jest. Piwnice sobie mogą zatrzymać. Szczurom jest w piwnicy jak w raju. Dobra, nie wy... Uważaj. Jak będę uważał, to mnie nikt nie znajdzie. Znajdą, na cmentarzu. W Alei Zasłużonych. No, spadniesz, kręgosłup złamiesz i tyle będzie twojej zasługi. Jak dziecko będą cię wozić, a do kibla będziesz się czołgał na rękach, partyzancie. Dobra, przestań pierdolić. Ładnie to wychodzi? Złaś. Czekaj. Słaba ta farba jakaś. Nie wiem, co ty kupiłeś. No dobrze jest. Czekaj, dzwonię do Klocka. Klocek? No, tu, na tym Mienieckiego jesteśmy. Baner kurwy, wiesz, powiesili. No ale już mnie zamalował. Uważaj. No nie do ciebie mówię. Młody jest na murze. Jak? Aniołki go zaniosły. Dobra. Dobra, no tam gdzie zawsze, tak? Tam gdzie zawsze, jasne, bez sprzętu, honorowo ma być. Jasne, bez sprzętu. No i co z tego, że oni, my jesteśmy ze śródmieścia, nie? Niech wiocha zna pana. Dobra, nara. No i co, powiedz, jak to wyszło? Zbledną im te czerwone mordy. Mam nadzieję, że nikt nas nie widział. Kurwa, lubię, jak coś jest pięknie. No. Jak nikt nas nie widział, to po chuj ja się wychylałem. Bo lubisz, jak jest coś pięknie. Dobra, spadamy stąd. Do garażu? Do grobu chyba. To nie jest w moim kierunku. Gdzie? To nie nasze podwórko. No wiem, ale mówiłem dziewczynom, żeby powiesiły. Kurwa, patrz! Dole. Zamalowały, kurwy syny. Trzeba coś z tym zrobić. Ale to co, zamalujemy? Co zamalujesz, kurwa, nasze? No fakt. No to co robimy? Trzeba zwołać chłopaków. Ale na dzisiaj? No jak najszybciej, póki wiara jest, bo później wszyscy odpuszczą i trudno będzie wiarę zebrać. Dobra, no to dzwonię. Ja też. A
Halo? No. Co, jesteśmy na Tymienickiego? No zamalowałem skurwysyny i... Nie, to ja mówię. Tak, to. No dzisiaj, na dzisiaj, tak. Dzisiaj, no. No nie wcinaj mi się, bo nic nie słyszę. Kurwa, ty mi się nie wcinaj, bo drzesz jakbyś do Skierniewic dzwonił. Bez sprzętu, jasne? Bez co tego, że oni to oni, a my to my. No, ręce i nogi, no. Jakie jogi? Nogi mówię. Nie wiem, co on z tą jogą, chyba mu się coś z jakimś jebanym tajczy pomyliło. Tajc? Kurwa, zasięgu, to nie ma jakaś... Kończę, tu się nie da gadać. No skurwy... Jak dziecko bym płakał. A mnie się chcesz żygać. Nie można darować. Nie można. Córko, zemsta na Boga, Bogiem lub mimo Boga, zemsta na Boga, Bogiem lub mimo Boga, zemsta nie po raz pierwszy, nie ma nie wiedział, że chyba ta siła jest to. Obraz przed oczami i włosy znikąd, jakby za ścianami duchy cudzymi gadały głosami. Lud pogrążony w mroku, zapatrzony w sceny, co dzieją się jakoby w myśli, duch życie tchnął. Jakby się przyśnił każdemu sen dla niego tylko przeznaczony, ale w nim cały naród sobie objawiony widzi się przyszłym przez przypomnienie, w którym się ciała głębią i ciało cienie. Tam każdy wolą wspólną będzie wolny, a myślą własną rzeczą przytomny. Szanowni Państwo, tym cytatem ze znanego nam wszystkim arcydzieła naszego wieszcza pragniemy wprowadzić Państwa w atmosferę naszego widowiska, choć może należałoby tu użyć słowa misterium, bo wszystkie siły, które pchnęły bohaterów do czynu, pozostają nieodgadnione. Tak czy inaczej, nasz dzisiejszy performance będzie polegał na rekonstrukcji bitwy, jaka rozegrała się na polach nieopodal miasta Łódź. Miasta jakże niesłusznie uznawanego za symbol nowoczesnej industrializacji i rzekomo cywilizacyjnej wyższości kolonizatorów nad tubylcami. Bo przecież w zmiankowanego już dokumentach z 1332 roku, a cieszącego się statusem miasta na mocy dekretu wydanego w roku 1423, a więc zaledwie 13 lat po bitwie pod Grunwaldem, w starciu, jak to pamiętamy, polsko-litewskie bojówki wspólnie rozgromiły połączone siły Unii Europejskiej pod wodzą teutońskiej organizacji paramilitarnej. Tak, drodzy Państwo,
Historia odtworzy się na naszych oczach. Wiesz, którego słowami pozwoliłem sobie rozpocząć to krótkie wprowadzenie? Przewidział to w swojej natchnionej wizji, opisując nie tylko kinowy pokaz filmu historycznego, no mówię to o Miasto 44, no przyznacie państwo, zrobionego oczywiście hollywoodzkim rozmachem, ale wydaje się, że wręcz antycypował przyszłe wypadki, a tym samym stał się ukrytym autorem scenariusza naszego dzisiejszego spektaklu. A zatem, kochani, nie wstydząc się patosu i wzruszenia, które cisną mi się na usta, wierzę, że w zmaganiach najlepszych synów naszego miasta oraz wysiłku naszych aktorów, ich współczesnych naśladowców, zdołacie dostrzec ducha wielkiej narodowej poezji. Kontynuujemy! Niektórzy odeszli na zawsze. Ich niepogrzebane ciała rozdrapią kruki i wrony. Z miejskich kanałów pamiętających czasy okupacji wypełzną szczury, żeby pożywić się padliną padłych w boju powstańców. Ranni powloką się do lazaretów, oddać się w ręce sióstr lazaretanek. One otoczą ich miłością. W ich spragnione pieszczot ciała wleją eter rozkoszy. Ci zaś, którzy ciałem uszli cało, kalecy będą na duszy, przyjdzie im grać smutną rolę zapomnianych i wyklętych weteranów, pobierających głodowe emerytury, pozbawionych jakże zasłużonej zniżki na wyjazdy, w ślad za swoją drużyną, której pozostaną wierni do ostatniej kropli piwa. Myślałem, że ty może... No ja też myślałem.
Myśleć trzeba nogami. O, proszę. Po jednego trenera za dużo. Dobra, jeszcze go złapiemy. Sierwa pójdzie do samego. Skórę zrzuca na wiosnę. Nic mu to nie daj, tak Żyda bez skóry nawet poznam. Liżemy buci pana? Chodź tu do nogi. A może on chce trochę pola? No dawaj go. Patrz jak Szydzecki orzeł! Laj im judę! Judę Messerschmitt! Daj go mi tu ptaszko! A może on chciał jajeczka podrzucić? No to go trzeba podrzucić. Robimy jajecznicę. O! Koszerną, na słonimce. To pierdziołeś! Chyba patrz. Co? Żydy. Gdzie? No tak. Tamci? Nie widzisz? No ktoś to Żydy. No przecież mówisz, że Żydy jest z Widzewa? Z Izraela. Ale oni prawdziwi. No jakie warkoczyki mają. Jak przed wojną. Na stare włości wracają. A niech wracają, kasę przywiozą. Odbudują kamienicę sypu. O! No nie to co młodzi, tylko czapeczki od Majer po głowach. Jak na film. Ja myślałem, że to nasi. Tak. A zobacz. Zobacz jak za okupacji był. Chociaż za przetrzymywanie Żyda, to Polaka z całą rodziną zajebali, nie? No. No. Bo dla Niemca to było jeden chuj, co on zajebie Żyda czy Polaka. No mnie ojciec zawsze mówił, że to wszystko przez Żydów. Ale podobno przed wojną lepiej było niż za komuny. No, kawaleria jaka była, nie to co teraz na defilady. No. Ale wiesz co ci powiem? Hmm? Mnie to kurwa nie idzie odróżnić Żyda od Polaka. Ja tam nie wiem, ale wiem, że jak psy idą, to się nie pytają, czy ty jesteś z Kozin, czy ty jesteś z Widzewa. No. No wiem, to tak smutne to wszystko, nie? Ale w sumie dobrze się stało. No bo jakby... Jakby tak nie tępił, no to nasi nie mieliby zachować. Ale może by więcej naszych przetrwało. Po co? Jak to po co? To by ich teraz pamiętał. Co to za pomysł, żeby miasto się Łódź nazywało? Miasto to miasto. Na ziemi ma stać. Zobacz ile piachu naokoło. Przecież tu żadnej kurwa porządnej rzeki nie ma. Podobno środek Polski. No właśnie. Cały syf zlewa się do środka. A co człowiek ma w środku? Gówno. Serce. Ja mam żołądek. Widać, nie każdy jest tak samo zbudowany. Ej, student. Nie wiem, za co ja cię tak lubię, że ci jeszcze ryja nie sklepałem za taką gadkę. Kochaj swojego jak siebie samego. Toś dobrze powiedział. Ty, a ilu jest tych naszych? No trochę jest. No, nawet z dziewczynami licząc, no ile? 200. 2000. No widzisz. A ile ludzi mieszka w Łodzi? Kurwa, student, co ty się mnie takie rzeczy pytasz? No, w chuj ludzi jest, podobno więcej niż w Warszawie. 2 miliony, kurwa. Ale my tu stąd jesteśmy, nie? Stąd? Dokąd? Do końca świata i o jeden dzień dłużej. Student, ja wiem, że ty masz gadane jak owsiak, ale o to się rozchodzi, że Łódź jest tu. A widzę w to wiejski wychodek. Klocek, imponujesz mi. Może ja mam owsiki w gębie, za to ty masz logikę w dupie. Student, żebyś ty nie był z Kozin, to już byś dawno na dentystkę zbierał. Ja ci powiem prosto, to miasto jest nasze. Tak było, będzie i jest. To miasto? Jakie nasze? Niemieckie fabryki? Ruskie cerkwie? Żydowskie kamienice? Co tu jest kurwa nasze? Może te szwaczki, co je na roboty zwozili? Rozejdzie się tylko! Z Piotrkowskiej zejdziesz od razu, szczynami jedzie! A szwaczki wypruły prosto do Warszawy, jak tylko się komuna zawaliła. Bo kiedyś niczego nie było. Coś się skręciło, coś się przepiło. Jakoś było.
i wystarczyło. Bo kiedyś nikogo nie było, coś się skręciło, coś się przebiło i wystarczyło. Ile było miło, jakby się śniło, jakby najlepsze się odmieniło. Ale to szybko się skończyło, wszystko się przekręciło. Nic nie zostało, nic nie wróciło, bo ma się ludzie przemieniło. Co dla nas zostało, co dla nas zostało? Co dla nas zostało, co dla nas zostało? Nic do każdego się przylepiło. Potem to wszystko się wyrzygało, się pozbierało, dziury się tym zakrętowało. Żeby się państwu podobało, żeby się dobrze sprzedawało, żeby w orkiestrze pięknie wszystko grało, żeby kurczę w telewizji wyglądało. Żeby się działo, żeby się działo, wszystkiego za dużo, każdemu za mało. Co dla nas zostało, co dla nas zostało? Co dla nas zostało, co dla nas zostało? Zwarzutowało, śmieci pod dywan się pozmiatało i nie ma sprawy, i nic się nie stało. Co dla nas zostało, co dla nas zostało? Co dla nas zostało, co dla nas zostało? Kibolski honor, kibolska duma, kibolska sława, klubowy żali, klubowa flaga, niepowtarzalna oprawa, niepowtarzalna oprawa. Kibolski honor, kibolska duma, kibolska sława, klubowy żali, klubowa flaga, niepowtarzalna oprawa. Niepowtarzalna oprawa, symbol i barwa, życie klubowe, symbol i barwa, bo nam się przecież też kurwa należało, symbol i barwa, życie klubowe, symbol i barwa, bo nam się przecież też kurwa należało. Wielka scena otworem, przestrzeń wokół ogromna. Jeszcze gazu i ramp nie świecono. Tak, tak, tak. Tak kiedyś wyglądał teatr. Młodsi zapewne już nie pamiętają, a starsi, jak to starsi, uparcie wypominają, że opieka socjalna, że solidarność społeczna, że czy się siedzi, czy się leży, a nawet jak się stoi, wszystko grało jak w orkiestrze pod przewodem Polskiej Zjednoczonej Partii Reżyserów Narodowej Wyobraźni. Kantor, Grotowski, Swinarski, Wajda, a teraz? Proszę się rozejrzeć. Przecież zapłaciliście za bilety. Z waszych podatków poszło na dotacje dla darmozjadów i celebrytów. Przyszliście tu spragnieni kultury. Pielgrzymowaliście do świątyni sztuki. A co elita intelektualna waszego miasta ma wam do zaoferowania? Podwórko. Obskurne, opuszczone, po prostu rudere z twardymi ławkami, które nawet dawno na trzecioligowych stadionach wymieniono by na eleganckie plastikowe stolce. Ale mówi się trudno i gra się dalej, bo bramki są dwie, a piłka należy do sędziego. Tak więc tutaj, dzisiaj, na malowniczym łódzkim dziedzińcu, specjalnie dla was, kibice i teatromani, odegramy mecz pomiędzy drużynami, które znacie jak bliźniego swego. No bo kto, jak nie bliźniaczo podobny do was ziomal wasz, uczyni wam to, co wam niemiłe? Czyż nie poznajecie Miliusińskich waszych o łysych główkach, w dresikach miękkich? Czyż nie zabije wam mocniej serduszko na widok takiego serdeńka, brykającego radośnie nóżkami po brzuszku kolegi, albo wyciągającego piąski radośnie ku tym ząbeczkom żółciutkim, co to się w usta koralowych pociech waszych kryją przed okiem okrutnej dentystki? Ci chłopcy to wasi chłopcy! Eukasiak i z Kozin i ze Starego Polesia, z Teofilowa i z Redkini, Widzewiaki z Widzewa, z Chojen, z Żabieńca, ze Stoków. Wasi to są synowie, wasi bracia, przyjaciele, narzeczeni. Jak nie teraz, to w przyszłości. Okay.
ustawionych burdach, że nie stawiacie się na umówione ustawki w łagiewnińskim mateczniku, ale przyznajcie, że powoduje wam jedynie strach o własną duszę, rzecz jasna, bo przecież całą duszą jesteście z nimi. Niech rzuci kamieniem, kto choć raz nie znalazł na ścianie swojego pueblo tajemniczego znaku obecności opiekuńczego ducha lokalnego plemienia. Plemienia, do którego i wy należycie! Tak należycie! Bo czy wam się to podoba, czy nie? Ci chłopcy walczą za waszą i naszą wolność! To są wojny zamiast was! Was, którzyście dusze własne w ciasnych sumieniach waszych zamknęli na cztery odpusty przed wyzwoleniem! Ruch, jak wszyscy wiemy, to zdrowie. A zdrowie jest najważniejsze, bo w zdrowym ciele zdrowy duch! Na zdrowie, obywatele! Na zdrowie! Zdrowie to jest przecież nasza duchowa ojczyzna. Nasza Litwa utracona. Nasza niedoceniona dzięcielina nasza. Grykom jak śnieg, białą pałająca. Chwalcie łąki umajone. Dorocznym łanów wypałem! Ach, jakże one cukną cudnie! Cudem zmartwychwstałego z popiołów popiela! Kołodzieja nad kołodziejami, który Niemca wykołował. A Wandę Wisłą do Gdańska spławiwszy, cudem się zwrócił na ojczyzny łono, a w ono łono wtulony. Licem w to łono wpatrzony, na łonie matki dziewiczej Piasta i Jagiellonii. Legii Warszawa, Polonii Bydgoszcz i Lecha Poznań. Duchem jak zionął, tak spłonął! Przez to i wy, rodacy, Małopolanie i Wielkopolanie, Ślązacy i Kujawiacy, spod Karpacia i z Podlasia, znad Odry, znad Bługa, znad Wieprza, ducha nie gaście! Jak powiada nasz święty ojciec święty, a komu zgaśnie, ten potrzebuje duchu duchem rozmuchania i duchowego przewodnika. No, ale dosyć już tego ponuractwa. Drodzy kochani widzowie i wy, telewidzowie, zebraliśmy się tutaj nie po to, żeby snuć narodowe mgły nad grobami nieznanych i zapomnianych, lecz po to, by cieszyć się z sukcesów naszych sportowców w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Zaśpiewajmy im pieśń, będącą wyrazem naszej więzi z chłopcami, którzy przegrali. Żeby następne pokolenia miały się do czego odwołać, celebrując kolejne porażki. Niech zabrzmi pieśń radosna. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało, nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Ileż emocji w narodzie, ileż ciepłych słów wydobywa się z waszych gorących gardeł. Słyszę, jak w waszych rozpalonych głowach i płonących sercach otwierają się wasze głowy. To wy, kibice kibiców, jesteście prawdziwą widownią narodowego spektaklu. Ognia! Ognia! Odprawiamy narodowe dymy! Niech czerwień płomieni i dymów biel! Ogarnie wasze miasta! Thank you.
Ja nie powiem, że go dobrze znałem, bo to przecież inne pokolenie było. Ale na pogrzebie to wszyscy byli, nawet ci, co go nie znali. Swoje lata już miał. Szczawie to się tylko mogły z daleka napatrzeć. Ale wtedy to ze wszystkich osiedli przyszli. Tłum był zajebisty. Wszyscy na czarno, cisza, nie zapomnę. Cały klub na cmentarzu, wszystko nasi. Konrad. No mnie też on zaraził fanatyzmem. Bo wcześniej to kto był fanatyk? Ja nie wiem, jak to było. Jakbym jakiś zastrzyk dostał. Jakby coś we mnie weszło, to coś, co on miał w sobie. Za mało lata to się jeszcze na niego z daleka patrzyło, ale przecież każdy wiedział, kto jest Konrad. Nie no, sam nie był. Takich paru kumpli zawsze miał blisko siebie i to szlachta była. Przecież taki jak ci rękę podał, no to wiedziałeś, że już się nie możesz cofnąć. Że teraz to fanatyk jesteś jak oni. No bo przecież kibice byli, ale fanatycy to od niego dopiero. To on dał iskrę, tak sam z siebie jakoś. Coś w nim płonęło, ja myślę, a chłopaki u nas, wiadomo, łatwo palni. No i potem jakoś tak się zaczęło. Na galerę się szło, wyjazdy, sektor załatwił. No to się zaczęło jeździć. Zadymy, młyn się zaczął. Nie, no, takiego drugiego jak on to nie będzie chyba. No przecież to on ludzi skrzyknął. Nikogo nie zmuszał. Wrodzone coś musiał mieć i tym ludzi zarażał. No, mówili, że wariat, że on innego życia nie ma. No i chyba nie miał. To miłość chyba, nie? No bo to przed nim nie tak było jak teraz. Przecież to on koziny z Żydów wyczyścił. Teraz na osiedlu każdy jest za LKS-em, a nie jednego czerwonego. Ja nie wiem, myślę, że to się jakoś z podwórka wynosi. Na początku się chłopaki bawią autkami, a potem idziecie razem na mecz, a potem się napierdalacie za klubowe barwy i za to, że od zawsze razem jesteście. I tak jest, bo on tak chciał i tak już zostanie. Fanatyk na maksa, nie ma przeproś. Każdy wyjazd zaliczył, ostatnią kasę wydawał na farby i petardy. No fanatyk. No a koleś porządny, zawsze browca postawił. I niczego się nie bał, z takim jednym wsiadali do tramwaju, a tam pełno różowych. A on do nich szaliki kurwy ściągać. No i mu oddawali. Ja nie wiem dlaczego, ale się go jakoś słuchali. W sumie to teraz to on nawet jakoś bardziej z nami jest. Nie, no, ja nie mówię, że jakiś duch czy kurwa coś takiego, ale przecież cały czas się o nim gada. Mimo, że jakbyśmy przestali, to byśmy wszyscy dupy dali i widzę, znów by wszedł na koziny. No ale jak jest na fladze? Ty to zacząłeś, my to skończymy. Dopiero teraz jest ta flaga, po jego śmierci. To taki od Konrada prezent z nieba. Nie wiem, może jakby nie... Bo nie wiem, co by było, jakby nie umarł. Może nic by nie było, może by się skończyło. A może nie, przecież ty nie umarł LKS. A co dalej? Nie wiem. Co on by zrobił, co by pomyślał? Może by się jakoś inaczej działało? On teraz został w nas i my musimy mu to oddać. To coś, co on nam dał. To coś, co on miał od nie wiadomo kogo. Może od kogoś z góry? No bo jak nie stamtąd, to skąd? Pogarda i moje sny! Nasza nienawiść i twoje sny! Siła to wy! My? Czego żądasz? Poznałem was siłę! Czego żądasz? Wiem kościół, zanek, mogiłę. Te postawię i zburzę, wybiję dziurę w murze. Wywoła burzę! Przeszedłem ciemnie dróg, przeszedłem ognie prób. Otworzył się mój prób. Kto ubroczone ma stopy? Kto wy jesteście? Chłopy! Za waszym domem? Okopy! Wasze kobiety? Barety! Wasi zabici? Robotnicy! Kto wasi święci? Wyklęci! Na rękach
waszych krew i brud. Kto wy jesteście? Lud! Tu! Będą się bawić. A wy będziecie patrzeć, aż przyjdzie godzina zemsty. Czekamy takiej godziny! Kto da nam znak? Zapadnie jakby sługa mroku i cieniem przesłoni wszystko, co przed waszymi oczami. Opadnie gęsta mgła, wzniesie się gorzki dym! Pójdziemy w dym! Pójdziemy w dym! Pójdziemy w dym! Zadyma, zadyma, zadyma! Zadyma! Grupę całą kibicą znowu wyszło na mój załogi! Nie tym państwo, nie tym razem. Ale przyznacie, że nasi artyści byli naprawdę wiarygodni. Na szczęście to tylko teatr. Tylko teatr! Byliśmy świadkami wydarzeń, jakie rozegrały się na ulicach naszego miasta przed laty. I miejmy nadzieję, że się już nie powtórzą. Fragmenty wyzwolenia Stanisława Wyspiańskiego przygotowali dla państwa młodzi adepci aktorstwa z łódzkiej szkoły filmowej. Należą mi się za to gromkie brawa, brawo! A potem buzi i jazda na szyny. Zaliczyć wyjazd, choćby do ławy. Ustawić ustawy, chłopaki mają przecież swoje męskie sprawy. Tak, tak. A potem buzi i jazda na szyny. Zaliczyć wyjazd, choćby do ławy. Ustawić ustawy, zrobić oprawy. Chłopaki mają przecież swoje męskie sprawy. Słowę są sprawy i nie ma obawy, że trochę zabawy komuś tu zaszkodzi. Po co chodzi? Jesteśmy młodzi, jesteśmy zwolni. To miasto z nami umrze, albo z nami się odrodzi. To męskie sprawy i nie ma obawy, że trochę zabawy komuś tu zaszkodzi. Po co chodzi? Jesteśmy młodzi, jesteśmy złodzi. To miasto z nami umrze, albo z nami się odrodzi. Niech się jebią stróże prawa, tu nie Warszawa, Warszawa wstrzawa. Bo tutaj nie zadziała ta wasza ustawa. Czy kto ma nóż w kieszeni terroryckie, albo browar, to nie wchodzi. Bo tu obowiązuje prawo Łodzi. Tu rządzi młoda wiara, tu każdy się stara. Bo u nas o to chodzi, że się nikomu do dupy nie wchodzi. Bo u nas o to chodzi, że się nikomu do dupy nie wchodzi. To bez sprawy i nie ma obawy, że trochę zabawy komuś tu zaszkodzi. Bo o co chodzi? Jesteśmy młodzi, jesteśmy złodzi. To miasto z nami umrze, albo z nami się odrodzi. To bez sprawy i nie ma obawy, że trochę zabawy komuś tu zaszkodzi. Bo o co chodzi? Jesteśmy młodzi, jesteśmy złodzi. To miasto z nami umrze, albo z nami się odrodzi. To bez sprawy i nie ma obawy, że trochę zabawy komuś tu zaszkodzi. Bo o co chodzi? Jesteśmy młodzi, jesteśmy złodzi. To miasto z nami umrze, albo z nami się odrodzi. To miasto z nami umrze, albo nie ma obawy, że trochę zabawy komuś tu zaszkodzi. Bo o co chodzi? Jesteśmy młodzi, jesteśmy złodzi. To miasto z nami umrze, albo z nami się odrodzi. Dzięki galerii, tak jest! Zróbcie, dajcie głos! Jest moc! Wojna mi się przypomina. Byłam wtedy jeszcze dzieckiem. Niewiele pamiętam. Do szkoły miałam iść pierwszy raz. No ale nie poszłam. Super. Ale ja chciałam do szkoły. Pierwszy raz każdy chce. Wakacje się skończyły, a tu wojna. Super. Co ty wiesz? Nic. A ogień babcia widziała? Jaki ogień? No od bomby. Kamienice się palą, ogień w oknach, samochody przewrócone płoną, żydowskie pejsy płoną, żyrafa w płomieniach, na złodzieju czapka gore. Nie, nie, nic nie widziałam. Mama nas zaraz do piwnicy goniła, tylko huk, tynko padał. A jak opadał? Pięknie.
Jak manna z nieba. A nie jak mgła? Jak kasza. A ja myślę, że jak mgła. Co ty wiesz? Nic. A ja widziałam ogień i dym, który wcale nie opada, tylko unosi się do nieba. A kasza to by się nie uniosła. A to nie była kasza, tylko tynk, chmura kurzu. A jednak. Co jednak? Mgła. Niech ci będzie. Dla ciebie wojna to i tak tylko legenda. Całe szczęście. Tak, na szczęście. No, może nie całe, ale jednak. Co ty wiesz? Nic. Ja się tak tylko przekomarzam. A tak naprawdę to wierzę, że manna. Tynk! Tynk! No to ja chyba jestem bardziej wierząca od babci. Całe szczęście. Dla ciebie to może jakaś metafora. A ja widziałam szczęście tam. I ogień też tam widziałam. To chyba chodzi parami. Prawda? Szczęście i płomienie. Tak, tak. Wiem. Ale i tak nie zrozumiem, po co ty tam chodzisz. Żeby to chłopak był, to jeszcze, ale dziewczyna... Co ty wiesz? Nic. Taka wojna to musiała być piękna. Szkoda, że jej nie widziałaś. Może szkoda, a może na szczęście. Ja bym na twoim miejscu wyszła zobaczyć. No tak, tylko gdybym ja wyszła, to ciebie by może tutaj nie było. Pierwszy raz zabrał mnie ojciec w tajemnicy przed mamą. Na pewno żałował, że nie ma syna. Też się bałam, ale za rok już sama poszłam ze starszymi dziewczynami. Dopiero wtedy poczułam. Poczułam to jakby za niego, za tatę. Jakbym tu przyszła w jego imieniu, żeby on mógł to zobaczyć. Ale on już wtedy na to wszystko patrzył z góry. Byłam tam, w środku, jak w schronie. W samym środku wojny najbezpieczniejsza. Patrzyłam na to i w duchu mówiłam, tato, tato, zobacz! Wszyscy krzyczą, wygrażają pięściami, chór, flagi łopocą, trąbienie, tupanie, strzały i nagle dym. Coraz więcej dymu, czerwone ognie i dym. Nieba nie widać, oczy szczypią, a dym taki gęsty, że chce się go dotknąć. Ale jego nie można dotknąć. To on dotyka ciebie. Od środka, przez łzy. Możesz to sobie wyobrazić? Nie, nie. Ja też bym chyba nie mogła, gdybym tam nie była. Kiedyś to ja byłem. Nikt. Taki byłem. Wielki. Nikt. Że aż na całe osiedle, na całą Łódź, jak Boga kocham. Więcej nawet, byłem całkowicie cały nic. Taka nic niewidzewialność zupełna. Pełno nas, a jakoby nikogo nie było, Słowacki chyba. Napisał, jak mu matka zmarła, 3 latek podobno nie dożyła. W szkole się, kurwa, nikt ze mnie nie śmiał. Nie przypalali mnie petami, nie mnie, ja zawsze dostatecznie. Z polskiego dostatecznie,
Z matematyki dostatecznie. No, historia dostatecznie plus. Tylko z niemieckiego czwórka, jeb twoja mać. Zabrakło miejsca w autobusie na wymianę. Z Weisskirchen na wymianę mojego miejsca zabrakło w autobusie. Zostało mi miejsce od środka przy oknie. Bo kto wypatrzy człowieka na 9 piętrze? Absolutna przeźroczystość. Zupełna niepocałowalność. Pet pod krawężnikiem. Gdzie tam pet? Peta Menel wypatrzy. Filter, chuj złamany, mokry. Sflaczały taki, że nawet do łapy nie weźmiesz, a co dopiero do... No a do tego ja nigdy odwagi nie miałem. Raz poszliśmy z bratem, z jego laską. Patrycja miała na imię. 2 lata starsza ode mnie, a młody do mnie mówiła. A rok później już mnie wujkiem kazała nazywać. Dzieciak ledwo baba mówi, a ona do niego: powiedz, wujku, kopnij do Zbysia piłeczkę. Boniek go chcieli nazwać. No, że niby po królowej Bonie, że to staropolskie imię jest. Mały byłem. Nawet jak na swój wiek i chudy. Trochę się bałem tych jego kolesi. Bary napompowane sterydami, luźne dresy. Ja w obcisłych dżinsach. A oni... Nie zapomnę tego. Tak samo. Tak samo jak z bratem, tak ze mną. Klepnięcie w rękę. Cześć, Sebastian! Pierwszy raz! No pierwszy. To już zostaniesz pewnie, nie? No nie wiem. Jak nie wiesz? Jak kurwa nie wiesz? Brat chodzi, to i ty musisz. Ale ja nie jestem brat! Nie powiedziałem tak. Całe szczęście, Patrycja siedziała koło mnie. A potem nawet nie wiedziałem, kiedy już wszystkie przyśpiewki znałem. Do przerwy już znałem. A taki jeden klocek miał ksywę. Trąca mnie ramieniem. Chudy jesteś, przypakować musisz, na siłkę przyjdziesz? No gdzie ja na siłkę? Jak już znałem wszystkie przyśpiewki, to potem taki jeden żuber miał ksywę. Wziął mnie na barana i na zdjęciu widać, jak ja wystaję z tłumu. Patrycja patrzyła na mnie tak, jakbym miał odjechać gdzieś bardzo, bardzo daleko. Jakbym odjeżdżał gdzieś bardzo, bardzo daleko i już miał nigdy nie wrócić. A jak zrobiłem pierwszą oprawę, to zaczęli na mnie mówić Matejko. Bo słyszałem, że on też był niskiego wzrostu i musiał stawać na drabinie, jak malował Grunwald. A jak się skacze razem, jak się skacze razem, jak się skacze razem, to wszyscy są prawie równego wzrostu. A pan się mnie pyta, jak to jest, jak, co się wtedy czuje. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo to się nie da wytłumaczyć komuś, kto tam nigdy nie był, bo kto nigdy nie poczuł pod sobą tej ziemi, tej trybuny, tego twardego krzesełka, ten nigdy nie poczuje, jak to jest, jak się patrzy na cały stadion z góry. Żadnym Bogiem się nie czuję. No, można tak powiedzieć, że przemienionym się jest. Ale tutaj niepotrzebne są takie wielkie słowa. To ma coś wspólnego z wolnością, chyba. Wchodzisz i zajmujesz swoje miejsce pośród 10 000 miejsc na stadionie dziesięciolecia, dwudziestolecia, tysiąclecia Polski Ludowej. No tak. No, lud polski 1000 lat temu też był polski. Nasz naród nazywa się Milion. Tak napisał Mickiewicz w tym panu, tym Tadeuszu,
że my jesteśmy naród milenijny jak nasz papież święty. On też był papieżem milenijnym, ostatnim papieżem Polski Ludowej. Ja wiem, co to jest Polska Ludowa. Chodzi mi tylko o to, że nasz papież wyszedł z ludu polskiego i on tę Polskę Ludową obalił, nie przez przypadek chyba. A teraz po jego śmierci to w ogóle nie wiadomo, do kogo ta Polska należy. No więc, wchodzę, zajmuję swoje miejsce i ono jest zajęte tylko przeze mnie przez ponad 90 minut. A jak tak pan popatrzy po stadionie, to wszystko takie poukładane, krzesełka wszystkie takie same obok siebie. Rozumie pan, o co chodzi? Tutaj każdy jest ważny, bo ma swoje miejsce. Ja mogę chodzić ulicami godzinami i ja swojego miejsca nie znajdę. Bo lis ma swoją norę, szczur, piwnicę, gołębie nawet mają swoje gołębniki, a syn człowieczy nie ma nawet gdzie głowy złożyć. No, nie tak jest? No tak. No, dobrze to pan powiedział, chyba, że kupi bilet. Przepraszam, że mi się tak z tym Jezusem skojarzyło. Ja wszystkich moich znajomych poznałem na meczach albo na wyjazdach w pociągach, bo ja ponad 40 wyjazdów mam. Wszystkie bilety zbieram, żeby dowód był. Jest paru kumpli z podstawówki, ale to nie to samo. Ja panu powiem, że w tym kibicowskim ruchu to jest tak jakoś inaczej. Tutaj naprawdę każdy za wszystkich, wszyscy za każdego, z ręką na sercu. No. Nie ściemią. Ja mogę na przykład zadzwonić do mojego kumpla w środku nocy i on przyjedzie po mnie. Ja mogę powiedzieć, mogę być dziabnięty nieprzytomnie i on przyjedzie, żeby mnie podwieźć do domu, bo on wie, że jak jemu coś takiego się przytrafi, to może na mnie liczyć. Tylko, że ja samochodu nie mam. No, ale żeby tak poważnie powiedzieć, to kibolska wiara jest, to fanatyzm jest, ale nie taki fanatyzm, jak w gazetach piszą, islamski, chiński, tylko taki nasz, polski, może za Solidarności tak było, albo za okupacji, nie wiem, ale wtedy też więcej kolaborantów było, nie, bo coś ci powiem, mogę tak na ty, nie, powiem ci, że bez wspólnej wiary nie ma indywidualnej przyjaźni. Żadnej ściemy, no, mówię jak jest, bo jak już raz tego zaznasz, to chcesz tu wracać. Do twoich cię ciągnie bardziej niż do rodziny, bo tam już jesteś obcy. I choćby wszyscy twoi rodzice, dzieci, ciotki mieszkali na tym samym osiedlu, to ty żyjesz jakby gdzie indziej. No, można tak powiedzieć, że w innym świecie. Jakby się dla tego świata umarło. To też Mickiewicz napisał? No widzisz, no, wszystko przewidział. Wyłącz to już. W górę serca! Wszystko staje się czerwone, gorące. Wszędzie są wargi i wszyscy się całują. Transmutacja, transfiguracja, transsubstancjacja, trans! Wszyscy mamy jedno serce. Posłuchaj, ono się w tobie dobija, chce żyć! Jestem w ciąży. Co? Będziemy mieli dziecko. Skąd wiesz? Słyszę. Przecież mówiłaś? Mówiłam, ale Katarzyna to nie pomaga. O cholera. Nie klnij przy dziecku. Co teraz? No, nie wiem. Może uda mi się skończyć szkołę, ale na pewno nie pójdę na studia. Byłaś u lekarza? Nie, ale jestem pewna. No to idź. Pójdę. No to dobrze. Jasne. Zawsze trzeba sprawdzić. No to ja idę. Dokąd? No nie wiem, muszę to jakoś przemyśleć. Z kumplami będziesz myślał? A co, ja pierwszy wpadłem? Idź lepiej. Życie to jest ruch! Życie to jest ruch!
100 tysięcy. Za 300. 100 tysięcy. A to miało być na 0%. Ile to jest 0%? Chwilówka. Chwilówka. I już, a potem się robi, że ci wszystko zabierają. Samochód, laptopa, wieżę. Zastawę ślubną, kanapę. Ciuchy nawet zabrali. Pewnie jeszcze z mieszkania wyeksmitują. Spółdzielcze jest, niech sobie biorą. Nic im nie zapłacę. Ale jak to odszkodowanie było? Jak to odszkodowanie było? Jak kasa była, to kto przychodził? Ze spółdzielni księgowa, że niby piąte dziecko jej się urodziło. A co to ja, żem jej zrobił? Szwagier jeden z drugim, co sobotę wyciągali. A to na papierasy im daj, a to na piwo. Jedno, potem drugie, to coś na wzmocnienie, bośmy wczoraj przesadzili. No i dawało się. Pewnie, że się dawało. Rodzinie nie pomożesz? Ludziom trzeba pomagać. Chrześcijański obowiązek. Sebuś każdemu pomagał. Chociaż nie miał. Kumplom rozdawał. Za koszulki płacił. Racę kupował? Taki był. Drugiego takiego na całym osiedlu nie było. Na stadion też za swoje wchodził. Jeszcze innym fundował. I nie przestał. I nie przestał. Kurwa, chociaż jest już w niebie! Bo ta kasa jak za niego była, to tak jakby on dawał z nieba. Zesłała darem Bożym. Trzeba się dzielić. Nikomu się nie odmówiłem. Każdy przychodził jak na swoje. Siadał, zaraz się żonka koło stołu zakrzątnęła. No, do kolacji trzeba się coś napić, bo zgaga. Dawało się, dawało. Nikomu się nie odmówiłem. Bóg mi świadkiem, że nikt mnie głodny nie wyszedł, a że napić się trzeba, ludzka rzecz. Ja, bratu, stróżem nie będę. Zresztą to Sebastiana pieniądze. Za Sebusiową śmierć. Sam go do trumny ubierałem. Co nam teraz po tych pieniądzach? Równe 330 tysięcy za niego dali, tyle był wart. Połowę wzięli na podatek, jedna trzecia poszła na adwokata. Nie wiem, czy połowa została. Wszystko w banku było. Najpierw się wyciągało na stypę, bo pół Polski się zjechało. Potem nowe meble, komputer dla młodszego, telewizor, panorama. Zaczęła się rodzina odnajdywać. No, nawet takie, których nie znałem. No, gdzieś z zagranicy. Jak tu nie poczęstować? No to my częstowali. Jakbyśmy własnego syneczka dzielili. Po kawałeczku. Połykali. Matko Boska i błogosławiony owoc żywota Twojego, naszego powszedniego. Odpuść nam nasze grzechy, Sebuś, któryś jest w niebie. Bo używaliśmy życia aż do dna, już nieżywego życia, aż do dnia, w którym
dno stuknęło o sufit, trzasnęło coś i otworzyła się apokalipsa. Panele się wygły, szkło prysło, wygły się styro, a stropy roztyro. Pian rzęził i rechotał, jak nie przymierzając. Pileśnieniowa płyta. Chwilówka, chwilówka, chwilówka. Chwilówka, chwilówka, chwilówka. 100, 150, 500 na godzinę. Na 0,75 na głowę. Na 45%. Noc w noc, codziennie 150, 250 na minutę. Nie ma! Nie ma dziura! Nawet ci, echo Jezus Maria, nie raczy odpowiedzieć, bo jak długo można? Ile można? Ile całodobowych chwilówek można przeżyć przez jedno życie, no? No może trochę dłużej, jakby więcej dali. Ale każda przerwa się kiedyś zaczyna, druga połowa. Dobrze, że chociaż te odsetki do setki, od setki do setki, to jeszcze trzyma człowieka przy życiu. To był mój trzeci sezon. Pamiętam to dokładnie, bo trójka to moja szczęśliwa liczba. Ja urodziłem się 3 marca, a to była moja 18. Dlatego właśnie w ten dzień. Mój dzień już na zawsze, prawda? Ja nie wiedziałem, że tutaj tak będzie. Że trzeba będzie jeszcze raz to zobaczyć i opowiedzieć przed wszystkimi, jakby się było, co? Na stadionie? Na scenie? Na sali rozpraw? W telewizji? Że dopiero teraz obejrzę ten film o sobie? Ja tych dwóch znałem od małego. Oni do starszej klasy chodzili, ale takich jak oni to zawsze da się poznać. Byli popularni, dziewczynom się podobali. Pierwszy raz dali im się sztachnąć w kiblu. Nie każdemu tam wolno było wchodzić. Ja byłem najmłodszy. Kaszlałem i było mi trochę niedobrze, ale oni powiedzieli, że to tylko na początku. Że człowiek szybko się przyzwyczaja. Ja nie powiem, żeby nie było fajnie. No przepraszam, no! Potem coś się wąchało, potem prochy dla elity. Bo tak mówili, dla elity. Dla elity. To już przez nos, ale za pieniądze. Za pierwszym razem ojciec myślał, że zgubił z kieszeni po pijaku. Matce się nie przyznał. Ale po którymś razie ja widziałem, że on zaczął się bać. Zaczął się bać, że przestaje nad tym panować, że powinien na jakiś czas przestać. Ale na szczęście nie przestał. Chociaż gdyby przestał, to przepraszam, ale mnie w ten czas cholernie gładko wchodziło. Ja chodziłem po lesie i czułem się, jakbym
jakbym jakiś był nietutejszy. Jakbym z kosmosu przyleciał. Wszystko było takie nowe. Auta lśniące jak z salonu. Dziewczyny. Dziewczyny też jakoś tak świeciły. A sukienki? Sukienki miały takie zupełnie przeźroczyste. A ja wreszcie nie bałem się do nich podejść. Ja nie bałem się do nich podejść i zagadać. Ja w ogóle niczego się wtedy nie bałem. Ja mogłem naprawdę wszystko. Wszystko mogłem. Tylko po co? Raz nawet spotkałem Boga. Ale nie tego naszego. Ja nie wiem, jak on się nazywał. Wiem tylko, że przyszedł do mnie. Do nikogo innego, tylko do mnie osobiście. Pocałował mnie w usta i ja zobaczyłem, że on jest dziewczyną. Ale nie Matką Boską, nie Panienką Świętą, tylko taką dziewczyną, taką, no wiecie, którą się chce, a ona chce ciebie jeszcze bardziej. No w końcu Bóg jest miłością, prawda? Chyba, że tylko ten nasz, którego nie znam osobiście. Po tym spotkaniu to już był koniec. Sąd ostateczny w domu. No bo matka zaczęła się czegoś domyślać. I ona zaraz pójdzie na policję, bo ja rodzinę do ruiny doprowadzę. Ona sobie na mnie życie zmarnowała. Dlaczego ja jej taki ból zadaję? Czy ja nie mam serca? A co niby ja mam oprócz serca, co? Sumienia nie mam na pewno, rozumu też nie. I nawet ojciec to zauważył, chociaż on ma belkę w oku. Ja wiem to na pewno. Serce ja miałem na pewno. W pewnym momencie już nawet na działkę tego, czego nigdy by nie tknęła elita. Nawet na pół działki nigdzie nie było skąd wymodlić, no. Chyba, żeby od tego dziadka, co to zbierał po drodze krzyżowej, no tak do kubeczka. No przecież jemu pieniądze nie są potrzebne. Zupę dostanie od zakonnic. To będzie ten ostatni raz. Ten pierwszy. Zaczynał się trzecia runda wyjazdów. W sumie miałbym 21, no. Suma daje trójkę. Więc jak tutaj nie wierzyć w to, że wszystko dobrze się ułoży. Idzie wiosna, święta. Jezus tym razem przyjdzie. Przyjdzie na pewno, tak jak tamta dziewczyna. I matka odmarynuje sobie życie. Ojciec odpogardzi się do czysta. I oboje będą dumni z tego, że dali życie komuś, kto spotkał Boga. Bo ja widziałem Boga. Możecie się śmiać, ale ja widziałem Boga. On powiedział, kto Boga widział, nie musi się bać nikogo. Może nawet na policję pójść i przed prokuratorem powiedzieć całą prawdę. A jeżeli się nie uda? Jeżeli się nie uda, to prawda wypowie się sama. Ja wiem, jak to się skończy. Wszyscy wiemy. Bo my jesteśmy ludzie honoru. My mamy swoje zasady. Fanatyk nie pęka. To serce w nim pęka. Ale ono nie należy do niego. Ono należy do jego matki, do jego ojca, do klubu, do chłopaków, którzy przyjdą na pogrzeb, ale nie w jakichś tam czarnych garniturach, nie. Oni przyjdą w barwach! Więc pełna jasność, panowie elita! Oto jest ciało moje! Białe jak 18-letni marmur! Możecie dotknąć! Jest żywe!
gdzie ta ziemia obiecana, komu ta ziemia obiecana, dawno sprzedana, kasa rozdana i pochowana, po cichu zainwestowana, komu ta ziemia obiecana, o zdanie nigdzie nie zapyta, wszyscy są równi, jest wolny rynek, jesteśmy kwita, a przecież każdemu ta sama myśl świta, że ci równiejsi są bliżej koryta. Czyja ta ziemia obiecana? Z czyjej powieści wymazana? Reymonta czy Tomasza Mana? Komu oddana, komu zabrana? Zaprzepaszczona czy odzyskana? To miasto zginie, to miasto przeminie. Tu nie zostanie komin na kominie. Ale dopóki my kibicujemy, póki żyjemy, Łódź nie odpłynie. Tak, nie jesteśmy święci, jesteśmy wyklęci. Inteligenci mają full dobrych chęci. Ale my wiemy, co się święci, chcą nas wymazać z pamięci. Nas przeciły, żeby nie czuły w sobie ojców siły. Oni fałszują nam historię, my im wypowiadamy wojnę. My chamy, bandziory, debile, rasiści. My chuligani, my szowiniści, my postkomuno protofaszyści. Ty wiesz, że oni słowa prawdy nazwą mową nienawiści. Bo to, co kiedyś na rękawie było biało-czerwone, w głowie jest podzielone na honor i korzyści. Więc bądźmy nieugięci, bądźmy zawzięci, kibole przeklęci. Bądźmy nieugięci, bądźmy zawzięci, kibole przeklęci. Przeklęci, przeklęci. Więc bądźmy nieugięci, bądźmy zawzięci, kibole przeklęci. Bądźmy nieugięci, bądźmy zawzięci, kibole przeklęci. Przeklęci, przeklęci. Ona mnie dotknęła. Flaga mnie dotknęła. Do twarzy mi się przytuliła. Taka zimna była, bo to lato było. Lipiec chyba. Twarz spocona, gorąca. Jakby mnie anioł popieścił jedwabnie jakoś. Albo ptak jakiś. Orzeł Boże. Tak. Orzeł, biały jak gołąbek, a pachniała jak majtki, albo może nawet jak skóra, żadne tam perfumy, taka zwyczajna, domowa, spocona. Ach, tak mi się jakoś zrobiło, jakby mi twarz między piersi. Zimnymi sutkami. Jezu, jak ona pachniała! Jak ja się nagle dobrze poczułem! Tak sobie chciałbym umrzeć. Za tę jej biało-czerwoną sukienkę. No całą ją było pod nią widać. I tak jakoś inaczej. I jakbym był, no, kto inny? Ja, ale inny, no. Inny. Ale nie obcy, żeby choć raz to przeżyć. To można by za to umrzeć. A potem to już chyba w niebie jesteś. Bo ona pozwala ci dotknąć tyłka. Dotykasz. Dotykasz w miejscu, gdzie białe łączy się z czerwonym. I wtedy chce ci się krzyczeć. Ojczyzna! Ojczyzna! Ale nie krzyczysz. Nie krzyczysz, bo sobie przypominasz, że ona ma inaczej na imię. Nie ma kurwa pier...
wiemy, tak? Nie mamy policji! Idziemy płacić, tak? Będziemy napierdalać teraz jedyneczkę. Rączki przed siebie, potem na trójeczkę przysiadzić. Jedziemy w górę i potem jedziemy. Tak? Dobra, jedziemy. No kurwa, trzymajcie te łapy! I... raz, dwa, trzy! I... Dobrze, jest dobrze, dobra, jeszcze jedziemy przyspieszkę, tak. Zostaw kibica! Ty kurwa, zostaw kibica! Zostaw kibica! Ty kurwa, zostaw kibica! Pani redaktor jest kobietą. Kobietą? No. Rozumiem, że jeszcze skrępowany. Może przejdziemy na ty, Jessica. Mordy powiedziałem! Janek. Ale Jessica mówiła mnie Bond. James Bond. To powiedz mi, Bond. Co czujesz? Teraz? Nie, wtedy tam. Jak to przeżywasz? Jak to przeżywam? No tak, te emocje, to podniecenie, ten szał. Podniecenie. To całe napięcie. Przyspieszony oddech, krzyk uniesienia. No naprawdę, chce pani wiedzieć? Jessica. Jessica. To znaczy, kurwa. Chciałem powiedzieć, Jessica, że... nie wiem, jak to powiedzieć, no. Nie wiem. No faktycznie, jakiś jesteś spięty. A dlaczego? Budzisz we mnie przystępujące kombinacje ruchów. A więc należysz do jednego z tych ruchów społecznych, do tych obecnych od niedawna w naszym mieście spontanicznie powstających społeczności. Tędy prowadzi mnie poczucie słuszności, żądza sprawiedliwości, bo może ona jest wiecznie niespełniona, no bo jest niedościgniona. Ale dopóki ja żyję, ta żądza we mnie nie skona. Czy to manifest polityczny? Masz fajne cycki. Czy pan reprezentuje jakąś grupę? Chciałem cię złapać za dupę. Pan nie odpowiada na pytanie. Bo mam coś gadania. Może przejdziemy do bliższego się zapoznania. Do dotykania, do całowania, do zbierania. Czekaj, wyłączę mikrofon. Tak, drodzy państwo. Dziennikarzowi nie wolno przekroczyć pewnych granic. Granic prywatności. Tym bardziej w czasach, kiedy nic już nie pozostało do ukrycia, bo wszystko, co wiemy, spływa do naszego mózgu kanałami komunikacji, a więc musi być płynne, jak przenikliwie przewidział to sam Heraklit. Żyjemy od newsa do newsa, a wolność to uświadomiona konieczność dezinformacji, pisał Marx, którego niesłusznie przestaliśmy słuchać. Dezinformacja to informacja pozbawiona informacji, to naga prawda. Ktoś musi ubrać ją w słowa, skoro ma się pojawić publicznie. Ludzie oskarżają nas, dziennikarzy, o to, że zaprowadzamy dyktaturę mediów. Ja nawet z nimi się zgadzam. Ale to przecież oznacza, że ciąży na nas brzemię władzy. Czwartej władzy. Po władzy premierów, bankierów, hipsterów. Władzę ma ten, kto dzierży mikrofon i proszę mi wierzyć. To wcale nie jest wdzięczna robota. Bo wyjdzie taki jeden z drugim na ulicę i wykrzykuje, że media kłamią. A co to jest prawda? Co to jest prawda? Kto może na to odpowiedzieć? Chyba tylko papież.
Bo on jest ponoć nieomylny, ale jemu co z tego? Jak sobie nie mógł poradzić z kardynałami, to musiał abdykować. No i popatrzcie teraz na tego nowego. Dzisiaj nawet papież musi być medialny, bo inaczej jakby dotarł do ludu Bożego z pozytywnym przekazem. Boga nikt nie widział, jak mówi święty Jan albo święty Paweł, nie pamiętam. Ale ten Bóg mówił przez proroków, a jego syn objawił się swoim apostołom. A po co? Bo dobrze wiedział, że bez dobrze spreparowanej informacji nie da się wygrać wyborów. Ja przepraszam, że tak osobiście, ale jak długo można znosić te ataki, te hipokryzje cnotliwych patriotów, co to nas palcami wytykają. A gdzie tam palcami? Pałami! Pałami nas po łbach walą, a porządni obywatele w duchu przyznają im rację. My, dziennikarze, wiemy, że nas nikt nie lubi. Trudno, taka praca. Dziennikarstwo to jest przecież misja! A popularność należy nam się za poniżenie jak psu Buda. Tak, drodzy państwo, w społeczeństwie informacyjnym my, dziennikarze, czujemy się osaczeni. Uzbrojeni tylko w ten mikrofon, jesteśmy zupełnie bezbronni, narażeni na ataki. Naprzeciwko nas stoi tłum barbarzyńców, zastępy Hunów, Wataha Siuksów, armia Tatarów Krymskich, horda Mongołów z Mandżurii. Cała ta globalna wiocha wdziera się do miasta, do waszego miasta. Ludzie, kończy się już nawet postmodernizm. Natura anteportas! Ale to my bronimy cywilizacji. Puk, puk! Jest tam kto? Nie bój się. Nie wejdę do środka. Odezwij się tylko. To wcale nie musi być dzień dobry. Możesz powiedzieć coś od siebie. W swoim własnym języku. To może znaczyć spierdala, ja się nie pogniewam, przyzwyczajony jestem. Puk, puk! Jesteś tam w środku? To nie muszą być słowa. Po prostu daj głos. No, no. Możesz nawet zaszczekać. Nie ma się co bać. Ja lubię zwierzęta. Też mam psa. Pies jest przyjacielem człowieka. Jak go pogłaskać, nie ugryzie. Pies przywiązuje się do człowieka. A człowiek wiąże za to psa na smyczy i wychodzi z nim na spacer. Puk, puk! No daj głos! Jak chcesz, to będę cię wyprowadzał na spacer. I poznam cię z kumplami, żebyś wiedział, na kogo nie wolno czekać. Puk, puk. Nie ma tam psa. Pies zawsze zaszczeka, jak go zostawić w pustym mieszkaniu. Ostatni raz pukam. Puk, puk! Okej. Idę.
Chciałem dobrze. Chłopaki, on jest pusty. Tak się tylko wydaje, bo z wierzchu przypomina człowieka, ale to nikogo nie ma. Jesteśmy sami. Ty reprezentujesz prawo, a prawo reprezentuje konstytucję, a konstytucja reprezentuje obywateli. Ja wiem, że nie wszystkich obywateli, tylko porządnych obywateli. Obywateli, którzy szanują prawo, a więc tylko prawych obywateli. Policja chroni podatnika, bo podatnik utrzymuje policję. To chyba logiczne, matematycznie proste. Matematyka jest królową nauk. Służba królowej napawa cię dumą. A poza tym, takie są reguły gry w demokratyczne społeczeństwo. Tu przecież chodzi o wolność. Bo czy wolność może być nieograniczona? Bo czy cokolwiek może nie mieć granic? Nieskończoność to iluzja, to bajka, którą klasa kapłanów przez wieki opowiadała z zdziecinniałej ludzkości. Wolność w granicach prawa nazywa się autonomia. Należy poszerzać granice autonomii, ale nie można przekraczać granic, za którymi kryje się iluzja nieskończoności. Nie należy nawet próbować. Próbowanie świadczy o chorobie, a ta choroba nazywa się fanatyzm. Wolność nieskończona i absolutna wciąż zagraża ludzkości. Nie można więc lekceważyć jej objawów. Dlatego chorych i podatnych na zarażenie należy wykluczać ze społeczeństwa. Właśnie od tego są siły prewencji. Okoliczności zajścia. Ja w tym nie brałem udziału. Nie tym razem. Nie ściemniam, mówię jak było. Telefon komórkowy mi się wyłączył i nie było się do mnie jak dodzwonić. Nie wiedziałem w ogóle, co jest grane. Ja byłem w tak zwanej grupie decyzyjnej. Ktoś zawsze musi skrzyknąć chłopaków. Ale nie tym razem. Samo tak wyszło. Przecież nikt nie chciał, żeby tak się stało. No jednak się stało. Czy świadek znał osoby, które brały udział w zajściu? Przypadkowy na ustawkę nikt nie jechał, bo po co? Są chuligansi, co się chcą naparzać i ci jadą. Jak nie chcesz, to nie jedziesz, a jak jedziesz, to wiesz co. A tu był układ antysprzętowy, więc niby nic takiego. Najwyżej z pięści się zarobi w mordę albo z kopa i tyle. I niby wszyscy się tego trzymali, ale ktoś taki przyniósł niby, że nie sprzęt, tylko parę potłuczonych butelek, metalowe rury jakieś, kilka desek, kamienie latały nie wiadomo skąd, bo to w lesie było. Mówię, co słyszałem. A od kogo świadek słyszał? No jakoś tak się gadało z chłopakami. A Klocek to załamany był, że tego chłopaka wciągnął. Tak, bo to on go nam mówił. Znaczy, młody niby sam się rwał, bo jeszcze nigdy na wojnie nie był. Tylko, że potem to już każdy sam sobie musi radzić. Ja myślę, że jakby Klocek wiedział... No on nie mógł sobie darować, że go zostawił, bo okazało się, że chłopak się udusił własną krwią, a więc co, trzeba było go podnieść i by żył. Ale kto wiedział? Jak ktoś leży, to się go zostawia w spokoju chyba, nie? Proszę nie przedstawiać sądowi domysłów, tylko fakty. Czy świadek wie, jak oskarżeni znaleźli się na miejscu zajścia? Znaczy jak psy, jak policja przyjechała, to się mówiło, że chłopaki na grzyby wyszli. Ja nie wiem, skąd oni tam się wzięli. Ktoś podstawiony musiał być. Pan sam wie, jak to jest, że oni wszędzie swoich ludzi mają. No jakby nie to, no przecież byłoby spoko, my nikogo nie zaczepialiśmy. No Żydew i policja, znana koalicja! Ja bym pasywnością policji donoszą! Proszę o spokój! A świadkowi przypominam, że do sądu należy zwracać się wysoki sądzie. To nie jest prywatna rozmowa. Ale to nie jest tak, że bijemy się o coś. Nikt do nikogo nic nie ma. To znaczy osobiście. Jest spokój, są wojny, jak to w życiu. Chłopaki lubią się naparzać, a potem zostają żołnierzami, nie? No jakby nie lubili się naparzać, no to skąd by się wojny brało? Może by ich w ogóle nie było. I co wtedy? Chodzi o to, że ludzie normalnie nie giną? Nie giną, tylko umierają. Nie widzę, nie bać się, nie bać, a nie. Naturalnie i bez stresu jebać kurwy za trasą! Proszę o spokój! Jeżeli publiczność będzie się tak zachowywać, to sąd nakaże
wyprowadzić publiczność z sali. Widzę, widzę! Łódzki, widzę! Ja nie mogę! Nie rozumiem! Proszę! Łódzki, widzę! Tego klubu się nie widzę! Proszę o spokój! Proszę o spokój! Proszę kontynuować odpowiedź na pytanie. Kontynuuj. Tutaj nikt nikomu nie rozkazuje. Każdy odpowiada sam za siebie. Tak jak odpowiada przed sądem, przed kumplami, narzeczoną i przed tamtymi. O tamtych zawsze jakoś się myśli, jak się idzie na bitwę. Tam jest Pilecki, tam jest Inka, tam jest Rudy, Janek Wiśniewski i nawet Anna Walentynowicz. Oni na to wszystko patrzą. I oni to widzieli. Świadek chce przekonać wysoki sąd, że chuligańskie wybryki pseudokibiców to jest manifestacja patriotyczna. A za co warto umrzeć, jak nie za życie? Chodziło o jakieś porachunki, tak? A na co tutaj można liczyć? Chyba, że się zarobi w ryja. Przepraszam, ale jak ktoś jedzie, to liczy się z tym, że będzie bolało. Ja czuję ten ból w sobie jeszcze długo przed walką, gdzieś w środku. Dopiero jak człowiek zacznie ćwiczyć, jakby robi mięśnie, to wtedy z ciała robi się zbroja. Ręce i nogi ma każdy, do tego nie potrzeba pieniędzy. Jakich pieniędzy? Jakich pieniędzy? Świadek powiedział coś o pieniądzach. Ktoś wam płaci. Była jakaś stawka do wygrania. Wysoki sąd mnie obraża. Proszę o spokój! Proszę o spokój, to jest moje ostatnie ostrzeżenie! Mnie i moich towarzyszy, a także tych, którzy się już nie mogą bronić. Bo wysoki sąd chciałby sądzić chuliganów i bandytów. Ale wysoki sąd jest tak bardzo wysokim sądem, wysoki sądzie, że wysoki sąd, wysoki sądzie, w każdym wysoki sądzie chce widzieć chuligana i bandytę. Proszę się powstrzymać od wypowiadania prywatnych uwag na temat wymiaru sprawiedliwości. A oni? Ci, którym nikt nie płacił? Sami zawsze to płacili. Bo człowiek wolny to ten, który płaci, a nie ten, który zarabia. Honoruje za to. No niech wysoki sąd sam powie, czy tych, którzy ginęli w powstaniach, opłaciło się ginąć? Albo... nie wiem... kurwa... Proszę się wysławiać. ŁKS do Łodzi w Gumiechach chodzi! Wy w Łodzi bez zmian ŁKS! Proszę wyprowadzić publiczność! Pokazują im puste fabryki i puste ulice, na których zaznaczono miejsca po przepełnionych kiedyś domach. Turyści próbują odczytać napisy na murach tych domów, ale spośród wszystkich słów rozumieją tylko jedno w obcym języku. Przyklejają je sobie na ustach i zabierają do swoich domów. Dopiero tam niektórzy przełykają je z trudem jak suchą łzę. Inni plują nim jak kamieniem, który rani gardło. A jednak to słowo wciąż tuli się do muru w naszym mieście. Ono zostaje z nami, otulone białymi i czerwonymi słowami, które wrastają w szare ściany jak nieodklejony bandaż na zaschniętej ranie. Ojcie na galerach, zróbcie hałas! Rik! Więcej was, więcej! Jesteście tu czy nie? O! Ha! Jesteśmy, jesteśmy!
jesteśmy nienasyci złości. Jesteśmy głodni miłości. Jesteśmy esencją wolności. Duchy przeszłości, trupy młodości. Krew z waszej krwi, kość z waszej kości. Wyrzut sumienia po solidarności. Innowiercy waszej moralności. Jesteśmy nienasyci złości. Myśli ulicy, bekardy dzielnicy, dzicy romantycy, fanatycy. My dzieci ulicy, bekardy dzielnicy, dzicy romantycy, fanatycy. My dzieci ulicy, bekardy dzielnicy, dzicy romantycy, fanatycy. My dzieci ulicy, bekardy dzielnicy, dzicy romantycy, fanatycy. W naszych sercach płoną ręce, nikt tutaj się nie bawi w konspirację. My na waszą edukację wykrzyczymy nasze racje. Idziemy na manifestacje, do nas strzej, do rozstrzela demokrację. My dzieci ulicy, bekardy dzielnicy, dzicy romantycy, fanatycy. 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 Nasze barwy, nasze myśli, wiemy czego chcemy. Naszą wiarę, naszą mierność pieśnią odbierzemy. Jesteśmy pieśnią, wejdzie ziemi, nie będziemy niemi. Jak nas będziecie prowokować, nadzorować, to zejdziemy do podziemi. Gardło zetrzemy, barierki przełamiemy. Pałami dostaniemy, z gazu łzy wyniesiemy. A wszyscy dostaniemy, gardło czego chcemy. Romantycy, fanatycy. My dzieci ulicy, bekardy dzielnicy, dzicy 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 romantycy. Oni zależą od tej wiary, bo oni nie wierzą. Oni tylko wyznają wiarę. Oni wierzą tylko w to, co im ktoś pokaże. Myślisz, że mogliby tak sami z siebie? Jeśli ktoś uwierzy w nich? Kto? My! Nie będą nas słuchać. A nie będziemy do nich mówić. Będziemy śpiewać. Śpiew ich oszałamia. Będziemy tańczyć. Ruch odbiera im władzę nad ciałem. Więc co? Musimy spowodować, żeby uwierzyli, że coś zależy od nich. I co? Wtedy zrobią coś, co nie zależy od nikogo? Właśnie. Coś nieludzkiego. Coś, czym ludzie się nie oszukują. Coś, co każdy robi naprawdę, chociaż tego nie dostrzega. Ale oni nie potrafią żyć bez iluzji. Nie potrafią patrzeć na świat inaczej niż przez biało-czerwone okulary barw. Nie potrafią podnieść pięści inaczej niż do ciosu. Nie potrafią mówić, tylko wykrzykują wojenne okrzyki. To właśnie musimy im odebrać. Zabijemy ich. Odrodzą się. Bo to wygląda tak, jakby tego świata nie było. Tego świata, w którym my żyjemy razem z nimi. Jakby nie było ziemi, po której chodzą? Jakby nie było tego podwórka, tych ścian, tych okien? Jakby wszystko trzeba było udawać, wszystko odgrywać, wszystko pokazywać? Oni nie chcą widzieć, chcą oglądać. Trzeba im przestać wystawiać. Wystawiać świątecznie jak srebra stołowe. Wystawiać dziecinnie jak gry komputerowe. Trzeba im odebrać teatr. Teatr? Tak, bo to teatr jest ich przekleństwem. Te wszystkie sztandary, symbole, oprawy, sztuczny dym, sztuczne ognie, ten cały ich biało-czerwony pokaz, którym się zaślepiają. I co zobaczą? To, co jest! Zobaczą siebie? Że to, co jest, ich jest! Człowiek nie może znieść tego, co jest. Ale oni nie chcą być ludźmi, chcą być bohaterami. Achilles? Hektor? Roland? Zawisza. Pilecki? Inka. Popiełuszko. Konrad? Konrad. Bohaterem zostaje się po śmierci. Są młodzi, jeszcze o tym nie wiedzą. Chcecie ich wykorzystać? Przecież to aktorzy. Gdzie mają grać ten swój prawdziwy spektakl, jeżeli zabierzesz im teatr? Tutaj. Tutaj?
Nie ma lepszego miejsca. Jesteśmy głodni miłości. Jesteśmy esencją wolności. Duchy przeszłości, trupy młodości. Krew z waszej krwi, kość z waszej kości. Wyrzut sumienia po solidarności. Innowiercy waszej moralności. Jesteśmy nienasyci złości. Ha! My dzieci ulicy, pekarny dzielnicy. Dzicy romantycy, fanatycy. My dzieci ulicy, pekarny dzielnicy. Dzicy romantycy, fanatycy. Ręce w górę, widownia! Wykarty dzielnicy, dzicy romantycy, fanatycy. My dzieci ulicy, wykarty dzielnicy, dzicy romantycy, fanatycy. Nasze barwy, nasze myśli, wiemy czego chcemy. Naszą wiarę, naszą wierność pieśnią odbierzemy. Jesteśmy pieśnią tej ziemi, nie będziemy mieli. Jak nas będziecie prowokować, nadzorować, to zjedziemy do podziemi. Gardła zetrzemy, barierki przełamiemy. Pałami dostaniemy z gazu, z wyniesiemy. Aż w końcu dostaniemy to, czego chcemy. Póki my żyjemy. My dzieci ulicy, bekardy dzielnicy. Dzicy romantycy, fanatycy. 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 W naszych sercach płoną race, nikt tutaj się nie bawi w konspiracje. My na waszą edukację wykrzyczymy nasze racje. Idziemy na manifestacje. Kto do nas strzeli, ten rozstrzela demokrację. My dzieci ulicy, bekardy dzielnicy. Dzicy romantycy, fanatycy. 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 My dzieci ulicy, bekardy dzielnicy. Dzicy romantycy.
fanatycy, 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 będzie dziś ulicy, ej karty dzielnicy, dziś romantycy, fanatycy, fanatycy. Je vais te nommer, je vais te garder, je vais te attendre.